Rozważamy list do Filipian. Powiedzieliśmy, że jest to. Nie my powiedzieliśmy, odkryliśmy, zobaczyliśmy, że jest to list, który jest pisany przez apostoła Pawła z więzienia. Już wiemy, z jakiego więzienia. To nie była Cezarea, to nie był gdzieś tam krótkie uwięzienie, może w Efezie, jak niektórzy się domyślają, to był Rzym. Rok 60, 62 lub 58, 60, nie ma to teraz znaczenia. To są dwa lata. Gdzie apostoł Paweł jest w więzieniu. on w tym liście bardzo wyraźnie mówi o więzach, choćby w pierwszym rozdziale, w wierszu 17. Drudzy zaś głoszą Chrystusa skłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. On ma tą świadomość, jak mówiliśmy, że on oczekuje, jak pisze. W drugim rozdziale wierszu 23-24 spodziewam się, prze to, że poślę go do was zaraz, gdy tylko zobaczę, co ze mną będzie. Pokładam zaś ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przyjdę. A w tym samym w pierwszym rozdziale wierszu 25 mówi, a to wiem, że na pewno pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Kiedy on to pisze, on mówi w wierszu 21: Dla mnie życiem jest Chrystus. Śmierć dla mnie jest zyskiem. A więc apostoł Paweł, będąc w więzieniu, on bierze pod uwagę to, że mógłby właściwie już zakończyć swoje życie i mogłoby skończyć się jego życie. Ale on mówi: Ani życie, ani śmierć nie jest dla mnie jakąś przeszkodą. Jestem. Pociąga mnie to, żeby być z Chrystusem, a więc śmierć dla mnie w tym względzie jest zyskiem. Ale ja wiem, że Bóg jeszcze pozwolił mi żyć, i ja wiem, że będę mógł do Was przyjść, pisząc do Filipian, że będę mógł z Wami się zobaczyć, bo dla Was to ciągle jest lepiej, żebym był razem z Wami i jeszcze mógł Wam, mógł wam usługiwać. Zobaczmy, że w tym wszystkim będąc w utrapieniu, będąc w więzieniu, będąc w ograniczonej, mając tą ograniczoną wolność, apostoł Paweł nie myśli o sobie, myśli o Kościele. Myśli o braciach i siostrach, myśli o, o zborach. I jak zaznaczyliśmy w, tej, w tych, pośród tych czterech listów do kolosa, Efezjan, Filemona i Filipian, ten fi, list do Filipian mógł być pisany ostatni, dlatego że e, Paweł pisze go mając, spodziewając się tego pozytywnego obrotu sprawy, on będzie wolny, on, on przyjdzie do, do, do nich i będzie się razem z nimi mógł widzieć. Podobnie to wyraża w liście do Filemona, więc te dwa listy zostały jakby w krótkim okresie czasu, jeden i drugi po sobie, po sobie napisane. Każdy z listów więziennych. Listów też nazywamy je chrystologicznych, bo każdy z nich w jak inny sposób akcentuje Chrystusa, patrzy na Chrystusa. Jak powiedziałem, list do Kolosan mówi o Chrystusie w tym kontekście stworzenia, wszelkiego stworzenia, kosmosu. List do Efezjan, który rozważaliśmy, mówi o Chrystusie w kontekście kościoła. List do Filemona mówi o odnośnie Chrystusa i wierzącego, relacji pomiędzy wierzącymi, jak Chrystus ma na to wpływ. Krótki, osobisty list list do Filemona, ale list, który mówi o przebaczeniu, gdzie Paweł prosi swojego przyjaciela, Filemona, aby przebaczył zbiegłemu niewolnikowi Onezymowi i Go przyjął łaskawie, żeby Mu przebaczył. Za, za ucieczkę kradzież, bo dopuścił się onezym, to była śmierć, tam nie było zmiłuj się. I uciekając do Rzymu, Onezym mógł sobie myśleć, zgubię się w tym tłumie, w tym wielkim mieście i natrafił na apostoła Pawła. I tam się nawrócił. I był gotów wrócić. I był gotów przeprosić swojego pana. I był gotów zwrócić sądzę, to, co ukradł. Ale też Paweł prosi go, przebacz mu. Potraktuj jego wszelkie długi, zapisz na moje konto. A ja ci to wszystko wynagrodzę. I później pisze ten list do Filipian, list... Bardzo radosny, dlatego że kilka bądź kilkanaście razy, nawet w tym liście, co chwila pojawia się słowo radość. Apostoł Paweł zdumiewająco powinien się smucić, być przygnębiony, być zmartwiony, że on nie może poruszać się gdzie by chciał. Przykuty jest do rzymskiego żołnierza. A tutaj co chwila ponad dziesięć razy mowa jest o radości. On mówi o radości. Tak, próbuję to policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć razy na pewno jest użyte słowo radość. Drugim słowem, które apostoł Paweł bardzo często w tym liście do Filipian używa, to jest Ewangelia. W różnym kontekście, ale zobaczcie do tego pierwszego, choćby pierwszy wiersz, pierwszy rozdział, przepraszam, wiersz piąty mówi tak, że jest wdzięczny, raduje się, modląc się za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Znaczy on mówi, że on i Filipianie mają wspólnotę, Koinonie, wspólnotę Ewangelii, dobrej nowiny i, i, i razem w tym uczestniczą z apostołem Pawłem. W Wierszu siódmym mówi tak. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o Was wszystkich, dlatego, że mam Was w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. W tym krótkim liście, pisząc o Ewangelii, nie tylko mówi o tej wspólnocie, to co nas łączy, to jest właśnie dobra nowina Ewangelia, której zaufaliśmy, co jest sednem Ewangelii, drodzy. To, że Chrystus oddał za nas życie, spłacił nasz dług, dokonał przez krew pojednania z Ojcem. Ale w Ewangelii też jest mowa o tym, że Chrystus stał się Twoim i moim usprawiedliwieniem, naszą sprawiedliwością. My już nie polegamy na sobie, nie polegamy na tym, co uczynimy, bądź co nie uczyniliśmy dla Boga. Nie przez to zostaliśmy uznani w oczach Boga za sprawiedliwych. Zostaliśmy usprawiedliwieni przez to, że Chrystus jest Twoją i moją sprawiedliwością. On jest tym, który wypełnia wszelkie Twoje i moje braki, jeśli chodzi o sprawiedliwość. No bo jeżeli Jezus powiedział do faryzeuszy, czy do tych, którzy go słuchali, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie, a ci faryzeusze próbowali wszystko przestrzegać, Esz mówi: Jeśli nie będzie większa, to jakże wy chcecie się dostać do Bożego Królestwa? Czy znajdzie się taki człowiek, czy znajdzie się ktoś taki, chrześcijanin, który we wszystkim zawsze wszystko dobrze wypełnia, nie upada i nie grzeszy? Gdybyśmy na tym budowali, nikt z nas nie zobaczyłby Bożego Królestwa. To nie znaczy, że chrześcijanin ma w tym upodobanie, nie. Ale jeżeli upadniemy w jednym, Jakub pisze, no to jesteście winni całego zakonu. Tak więc, naszą sprawiedliwością, nasza sprawiedliwość nie wynika z tego, co my czynimy, lub w czym mamy braki, ale to Chrystus jest Twoją i moją sprawiedliwością. Amen? To On jest źródłem Twojego i mojego usprawiedliwienia, bo jeśli w sobie będę szukał usprawiedliwienia, potknę się o kamień obrazy. O skałę zgorszenia, którą jest Sam Jezus Chrystus. A więc Paweł mówi tutaj, głosi i mówi: Macie, mamy wspólnotę Ewangelii, a także mówi tutaj: Ja tutaj jestem w więzieniu, a więc jesteśmy współuczestnikami łaski wtedy, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie i obrony i umacniania Ewangelii. On broni i umacnia tą dobrą nowinę. Broni przed kim. Przed tymi wszystkimi, którzy są przeciwni Ewangelii. On umacnia ją, ja sądzę, rozumiem to tak, że umacnia w sercach Bożego Ludu, głosząc Chrystusa. Umacnia Ewangelii. Ta obrona Ewangelii, on ją wspomina tutaj jeszcze właśnie w tym, w tym liście. I to słowo Ewangelia bardzo właśnie często jest tutaj używane. W XII wierszu mówi tak: A chcę, bracia. Abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. A więc Paweł mówi: To nic nie szkodzi, że ja jestem w więzieniu, bo wręcz diabeł przeciwnik chce zamknąć, e, chce ograniczyć moje możliwości zwiastowania, ale nagle znalazłem się w miejscu, gdzie Ewangelia mogła, się, e, mogła zostać głoszona i rozkrzewić się, roznieść się. Dosłownie, jak on, jak on pisze e, ta Ewangelia, e, popatrzmy dalej tak, także więzy moje za sprawą Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. Kiedy czytamy czwarty rozdział, e, On pisze w 22 wierszu już na końcu. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza ci z domu cesarskiego. I mówi te moje więzy. Spowodowały, że Ewangelia Chrystusowa rozniosła się. U nas jest to przetłumaczone po całym zamku. Tutaj nie jest to dokładne tłumaczenie, tam jest użyte słowo pretorium. I pretorium nie zawsze oznacza zamek, ale oznaczało między innymi także miejsce straży pretoria, pretoriańskiej, które chroniło Cezara. Jakkolwiek, kiedy on mówi, pozdrawiają Was także święci z domu cesarskiego, wskazywałoby na to, że rzeczywiście ten list pisany jest z Rzymu, pisany jest z tego miejsca, gdzie jest Cezar, bo on przecież musi stanąć przed Cezarem, gdzie pretoriania, więc bardzo, że tak powiem, silni, bezwzględni, zdecydowani ludzie, którzy przecież pilnowali Cezara, słuchali Ewangelię i ta Ewangelia roznosiła się po całym domu niewolników, bo dom cesarski, pamiętacie, to ojkos oznaczało nie tylko rodzinę, Domownicy to nie była tylko rodzina, ale sługi, ci wszyscy, którzy znajdowali się w tym obszarze pana właściciela. Ewangelia mogła się roznieść po, całej, po całym pretorium, tam gdzie, gdzie on wcześniej nie miał dostępu. A więc z jednej strony. Diabeł robi takie dziwne rzeczy, próbuje zdusić Ewangelię i wydaje mu się, że osiągnął sukces, a Bóg obraca to zupełnie w błogosławieństwo, w rozprzestrzenienie jeszcze bardziej Ewangelii Jezusa Chrystusa. Takiego mamy Pana, takiego mamy Boga. I on mówi: Ja się cieszę, że te moje więzy posłużyły rozkrzewieniu. Także. Ta sprawa Chrystusa, dobra nowina, rozniosła się po całym pretorium i wszystkim innym. I dalej, a większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni, głosić słowo Boże. Popatrzcie, co, co się dzieje, kiedy znajdzie się wśród chrześcijan człowiek Boży, który nagle staje z odwagą i nie boi się przyznawać do Chrystusa Jezusa. To powoduje, że inni, którzy się lękali i bali, nabierają zachęty. Tak jest zawsze gdzieś na polu walki, prawda? Kiedy już <laughs> wydaje się, że, że jest przegrana i armia się cofa, i żołnierze się cofają, nagle ktoś bierze sztandar i leci z takim wielkim hura do przodu i zrywają się inni, nabierają zachęty. I Paweł jest takim, takim właśnie żołnierzem Chrystusa. Takim, który podnosi sztandar Chrystusa w tym wszystkim, i inni nabierają odwagi i dają świadectwo. Czy wszyscy, którzy głoszą tam Chrystusa, w tym pretorium i w tym obszarze Cezara, głosili Chrystusa z miłości do Chrystusa i z miłości do Ewangelii? Nie, bo dalej Paweł pisze, że niektórzy prawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast z dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii, znowu mamy tutaj to słowo Ewangelii, aby bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa skutliwości, nie nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Różne są motywy ludzi, którzy głoszą Ewangelię. Ale byli tam tacy, którzy nabrali otuchy i z miłości do Chrystusa głosili Ewangelię, a byli też tacy, którzy chcieli przez. Głoszenie Ewangelii zaszkodzić Pawłowi. Ancieli może pokazać, popatrzcie, to jest jakiś wywrotowiec. On głosi zupełnie rzeczy, które się nie mieszczą w głowie, niezgodne z naszymi tradycjami i wierzeniami, które do tej pory mieliśmy. Ale Paweł nic sobie z tego nie robi. On wręcz mówi: okej. Okay. Jakkolwiek niech Chrystus będzie, będzie zwiastowany i niech będzie głoszony. A więc mamy i w 12, i w 16 wierszu, Paweł mówi o rozkrzewieniu, mówi o obronie Ewangelii. W 27 wierszu także mówi: Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Tej dobrej nowiny, abym czy przyjdę i ujrzę Was, czy będę nieobecny, słyszał o Was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Drodzy, to nam pokazuje, że my mamy tą wspólnotę w Ewangelii, razem, jeśli narodziliśmy się na nowo, ale to też pokazuje, że Ewangelia powinna się przez nas rozkrzewiać, przez naszą odwagę, przez nasze świadectwo, że nie powinniśmy się bać, nawet jeśli są trudności, powinniśmy śmiało, z odwagą głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Ale też ta Ewangelia, ta dobra nowina, wymaga od nas obrony i umacniania się w nas. I czasami stoimy i bronimy dobrej nowiny. I dajemy świadectwo tego, co Bóg dla nas w Jezusie Chrystusie uczynił. W, wierszu, w drugim rozdziale, w wierszu 22 Paweł pisze tak, wszak wiecie, że On jest wypróbowany, pisze o gdyż jak dziecię ojcu, tak On mówi o Tymoteuszu, tak On służył ze mną Ewangelii. A więc służymy dobrej nowinie, jesteśmy sługami Chrystusa i służymy temu poselstwu, które Chrystus nam przekazał. I jeszcze w czwartym rozdziale, w wierszu trzecim i piętnastym, apostoł Paweł dalej mówi i wspomina o Ewangelii: Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi wszak one dla Ewangelii. Razem ze mną walczyły, wespół z Klemensem i innymi współpracownikami moimi, których imiona są w księdze życia. A więc bronimy Ewangelii, umacniamy poprzez swoje życie świadectwo Ewangelię. Rozkrzewiamy Ewangelię, mamy wspólnotę Ewangelii i jesteśmy tymi, którzy razem walczymy dla sprawy Ewangelii. To jest, to jest bardzo, bardzo ważne, co apostoł Paweł tutaj pisze. W 15. wiersz czwartego rozdziału. A Wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, Wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. A więc wiecie, że byliście moimi wspólnikami na początku zwiastowania Ewangelii. E Słowo Ewangelia jest tutaj bardzo częstym słowem. Słowo radość jest bardzo częstym słowem pomimo więzów i niesprzyjającej sytuacji. Kto rządzi w tym czasie w Cesarstwie Rzymskim? Jak nazywa się Cezar, kiedy Paweł jest uwięziony? To jest Neron. Neron. Wiecie, z historii można było przeczytać, że Neron na początku swojej władzy, swojego panowania, był bardzo wrażliwym człowiekiem. Chciał dobre rzeczy uczynić dla Rzymian, dla swojego narodu. I popatrzcie, tutaj Bóg posłał do niego apostoła Pawła, aby jemu była zwiastowana Ewangelia. I coś się wydarzyło, że nagle w pewnym momencie totalnie Neron zmienił się, powiem, jak w dziką bestię. Coś się z nim stało. Ale była mu zwiastowana Ewangelia. Tak sobie myślę o naszej współczesnej historii. Kiedy patrzymy na Koreę Północną, Korea Północna, zanim doszło do, do tego podziału, to Korea Północna przeżywała wielkie duchowe przebudzenie. Wielu Koreańczyków z północy oddawało życie Chrystusowi. Nawet przodkowie Kim Jong-una byli związani z chrześcijaństwem. I coś później się stało. I, I możemy widzieć to co, to, co widzimy teraz. To także nam pokazuje, że jeżeli ludzie stykają się z Ewangelią, z prawdą Bożego Słowa, jeżeli dają odpór temu, nie chcą być posłuszni Ewangelii, nie chcą być wspólnikami Ewangelii, tą, tą społeczność między Ewangelią, odrzucają dzieło Chrystusa, diabeł niszczy ich życie, a przez nich próbuje niszczyć życie wielu, wielu innych ludzi. Apostoł Paweł w tym liście dwukrotnie, a wielokrotnie w swoich listach mówi, jak ważny jest wzór, wzór chrześcijańskiego życia i postawy. I to jest ciekawe, że kiedy śledzimy jego listy, on nie tylko mówi o tym, że przywódcy mają być wzorem, chociaż definitywnie powinni być wzorem. On jest wzorem takim, aby inni mogli patrzeć na Niego i naśladować sposób życia Chrystusa i życia, działania służby Chrystusa. Ale On w tych listach mówi też, chwali na przykład Tesaloniczan, że stali się wzorem dla innych w całej Macedonii, na których patrzą inni i widzą taki dobry wzór wiary w Jezusa Chrystusa. Ale też w jednym z listów mówi o tym, że każdy z nas, każdy, każdy, który jest naśladowcą Jezusa Chrystusa, ma być wzorem dla innych, aby patrząc na Niego, ludzie widzieli w nas Chrystusa. To jest bardzo ciekawe. Popatrzmy w tym liście. Trzeci rozdział, wiersz 17. Apostoł Paweł tutaj mówi tak. Bądźcie naśladowcami moimi bracia i patrzcie na tych, Patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. A więc Paweł mówi, chcę, żebyście patrzyli na mnie i brali przykład, naśladowali, uczyli się poprzeze mnie, jak rozumieć, jak żyć z Chrystusem i dla Chrystusa. Ale to jest właśnie też to poszerzenie. I bądźcie tymi, którzy postępują według wzoru. Jak i w nas macie. Czyli Paweł jakby mówi tak, nie tylko mnie, ale tych wszystkich, którzy idą za moim przykładem, dokładnie naśladują mnie i widzicie to samo w nich, widzicie Chrystusa, a więc aby, abyście ich naśladowali. To apostoł Paweł rozszerza ten wzór, ten typ na każdego z nas, na każdego chrześcijanina. Wielka odpowiedzialność przed Bogiem. I to, że mamy właśnie w taki sposób postępować. W czwartym rozdziale, w wierszu dziewiątym, mówi tak: Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. I, i w wielu, wielu, jak powiedziałem, listach, apostoł Paweł zachęca, nawet, <laughs> no, może dla przykładu, popatrzmy do. Pierwszego listu do Koryntian 4,16 apostoł Paweł, i później w 11 rozdziale wierszu pierwszym apostoł Paweł o tym, o tym pisze. Pierwszy list do Koryntian 4,16. Mamy wspólnotę, koinonie, współuczestnictwo w Ewangelii, i jako ci, którzy są współuczestnikami, którzy mamy ją rozkrzewiać, bronić, umacniać, mamy także w tym wszystkim. Być wzorem. 4:16 Paweł pisze tak: Proszę Was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi. A w 11 rozdziale tego pierwszego listu do Koryntian mówi: Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. A popatrzmy też do pierwszego listu Piotra, kiedy Piotr w 5 rozdziale, pisząc o prezbiterach, o starszych, mówi tak. E w wierszu trzecim, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A więc apostoł Paweł mówi: Ja mam tą świadomość, że powinienem być wzorem. Starsi, liderzy w kościele powinni być wzorem, naśladowcami Chrystusa i tym wzorem, zachętą dla kościoła. Ale też on idzie dalej. Do każdego członka, aby każdy będąc naś naśladowcą stawał się wzorem chrześcijanina, naśladowcy Jezusa, Jezusa Chrystusa. Tak więc ta waga Ewangelii, apostoł Paweł to podkreśla. W tym wszystkim, co przeżywa, e, mówi o radości, i właściwie pamiętacie w czwartym rozdziale, mówi w wierszu czwartym: Radujcie się w Panu. Zawsze, tak? Radujcie się w Panu, zawsze. Powtarzam Wam, radujcie się. Ja myślę, że radość jest takim antidotum na to, żeby, żeby diabeł nas nie doprowadził do takiego totalnego przygnębienia. Radość, mówię, mówi chyba Księga Kronik, radość, albo, albo Księga Ezdrasza, radość Pana jest naszą siłą. A więc kiedy. kiedy jest źle. Słowo Boże, zachęca nas do tego, żebyśmy zaczęli okazywać radość, wdzięczność dla wszechmogącego Boga. Apostoł Paweł, kiedy czytamy ten list do Filipian, możemy zobaczyć, że On jest zakochany w Chrystusie. Dosłownie, kiedy tak popatrzyłem na te rozdziały, pamiętacie, list do Filipian ma cztery rozdziały. Chociaż rozdziały i ich podział, i, i ten moment, gdzie tam wprowadzono podział między jednym i drugim rozdziałem, nie jest natchniony. Jest to dodatek później dla lepszego czytania i spojrzenia na dane księgi. Ale akurat w tym wypadku te cztery rozdziały fantastycznie się nam tutaj układają, bo powiedzieliśmy, że pierwszy rozdział mówi o, o Chrystusie, który jest. Tutaj naszym celem, przepraszam, jest naszym życiem. Albowiem dla mnie, wiersz 21, dla mnie życiem jest Chrystus. Co to znaczy, że dla mnie życiem jest Chrystus? Kiedy czytam ten fragment, to sobie myślę tak, rozmyślam nad tym, nad tym zdaniem, że apostoł Paweł jakby czerpie garściami z Chrystusa. Z Jego życia, z tej obfitości, którą ma w Chrystusie, kiedy ja mogę czerpać w obfitości tylko wtedy, kiedy jestem w bliskiej z Nim społeczności, kiedy trwam w Nim. A więc pierwszy rozdział jest, podkreśla to Paweł, mówi: Życiem dla mnie jest Chrystus. W drugim rozdziale powiedzieliśmy, że Chrystus jest wzorem służby. Jest sługą, jest wzorem dla nas. W trzecim rozdziale Paweł mówi, że Chrystus jest jego celem. Wszystko inne uznaje za śmiecie. U nas tak jest to przetłumaczone dosłownie za gnój, za coś, co jest, co bardzo śmierdzi. Wszystko inne. I do tego zalicza, jeżeli byś postawił Chrystusa, a najlepsze. Miejsce urodzenia, czyli gdzieś w rodzinie książeczce i królewskiej tej ziemi byś się urodził, to jest jak, jak ten gnój w porównaniu, że należy do Chrystusa. Wykształcenie to samo. Pochodzenie, wykształcenie, to co on robił, mówi według zakonu, to ja jestem bez zarzutu. Ale kiedy to skonfrontuje z Chrystusem, to to jest jak gnój. Ten trzeci rozdział On mówi moim celem, i ja robię wszystko, robię wszystko, aby ten cel, którym jest Chrystus, osiągnąć, żeby gdzieś tam nie utracić tego celu. I ten czwarty rozdział, jak mówiliśmy, On mówi, że mamy w Nim trwać, pozostawać. To jest tak zgodne z nauczaniem Pana Jezusa Chrystusa. Mówi, znaleźć się w Nim. Stając się podobnym do niego w jego śmierci, kiedy, kiedy pisze o, o Chrystusie. Paweł, pisząc ten list, widzimy, jak on jest zafascynowany, zakochany w swoim zbawicielu. Jego relacja jest niesamowicie bliska z Jezusem, z Jezusem Chrystusem. Powiedzieliśmy, czy wspomniałem, że kiedy rozpoczyna się ten list, Paweł pisze do wszystkich świętych. Właściwie On kończy tym pojęciem, zresztą używa go też kończąc list do Efezjan, do wszystkich świętych. I my wiemy, że tą podstawą i źródłem, tak jak naszej sprawiedliwości jest Chrystus, tak Twojej i mojej świętości jest Chrystus w nas. Jeżeli Go tam nie ma, mogę robić różne religijne rzeczy, nie jestem święty. One wydają się eleganckie, wydają się nawet święte, no bo ja się nawet mogę modlić godzinami. Ja mogę czytać Biblię. Ja mogę chodzić do kościoła. Ale jeżeli nie ma we mnie Chrystusa, a ja nie jestem w nim, nie jestem święty, tak jak nie jestem zbawiony. Czy zgodzicie się ze mną, czy nie? Czy troszeczkę się zastanawiacie, czy nie przesadziłem tutaj z tego miejsca? Ale to Chrystus jest tak jak źródłem usprawiedliwienia, tak jest źródłem poświęcenia dla Ciebie i dla mnie. Pierwszy list do Koryntian 1:30 bardzo wyraźnie nam o tym mówi. Kiedy On jest we mnie, wtedy Ojciec jest we mnie, bo Jezus mówi: Ja i Ojciec do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Moja i Twoja świętość nie pochodzi z nas. To źródło. Pochodzenia świętości jest od samego Boga i Jego obecności w nas. A też jest napisane, że duch święty jest w nas, tak? Czy nie wiecie, że jesteście świątynią i duch Boży mieszka w Was? Stąd jest nasza, nasza świętość. A więc nie ma podstaw do chluby człowiek sam w sobie. Ale ma, możemy się chlubić tylko w Bogu. Dlatego ja powiedziałem ostatnio, że jestem tak. Tak pomyślałem na tym, to jest dziwne, że ktoś może zostać uznany świętym, bo jego modlitwa, czy no nie wiem, została wysłuchana, czy nie, bo jakiś cud się wydarzył, nawet jeśli została wysłuchana i nawet jeśli cuda się wydarzyły przez twoje i moje życie. To nie dlatego jestem święty. Święty jestem ze względu na niego, jego ofiarę, jego przelaną krew, i jego obecność we mnie tylko dlatego. Dlatego Paweł mówi do wszystkich świętych, a nie mówi do tych, wśród których mogliśmy rozpoznać jakieś cuda i znak. Nie. Do wszystkich, którzy zaufali łasce Jezusowi Chrystusowi. A więc On pisze ten list do Kościoła, do świętych, aby wymalować, przedstawić Chrystusa w tym kontekście właśnie Chrystus, który tutaj jest celem sensem życia. Apostoła, apostoła Pawła i on pisze także do zboru Filipi wraz z biskupami, diakonami. I tutaj mamy takie dwa ważne urzędy wymienione. Ja, nie w, w każdym liście o tym czytamy. Ten zbór ma 10 lat istnienia. Został założony gdzieś w granicach między 50 a 52 podczas drugiej podróży misyjnej. Mamy rok między 60 a 62, 10 lat. W najlepszym wypadku niech będzie 12, jeżeli liczymy od 50 do 62 roku. On mówi i, i pisze ten list także do biskupów. I chciałbym tutaj na chwilę, zanim zakończę dzisiaj, Parę, parę myśli powiedzieć, bo tutaj mamy święci członkowie zboru, ale tutaj jest użyte to słowo episkopoj do biskupów. W ogóle w Nowym Testamencie, kiedy czytamy, kiedy mowa jest o przywódcach, o liderach, to nigdy to nie jest pojedynczy człowiek. Zawsze to jest grupa ludzi. To są prezbiterzy, to są biskupi, episkopoj. My wiemy, że wśród tych prezbiterów, liderów, przywódców jest pierwszy wśród tak zwanych równych, mówimy, ten, który przewodzi, bo zawsze taki człowiek musi, musi być. I tak było też w Zborze W Jerozolimie. To możemy wyraźnie obserwować czytając Dzieje Apostolskie, kiedy Biblia wyraźnie mówi, że w pewnym momencie Jakub, brat pański, po prostu przejął takie przywództwo, liderstwo w Zborze W Jerozolimie. Nawet nie apostoł Piotr. Ale Jakub, brat pański. Do biskupów to słowo episkopos, liczba pojedyncza, episkopo, i liczba mnoga, strażnik, opiekun, doglądający. To tłumaczenie interlinearne podaje tak do doglądających i usługujących. Biskup brzmi fajnie, brzmi tak poważnie. Już na samo słowo biskup, no. Ja wiem, bo to jest ważny urząd i ważna służba. I tutaj jest napisane: do tych, którzy są strażnikami. Kochani, chciałbym, żebyśmy to zobaczyli, że samo już sama, samo nazewnictwo, tak jak Nowy Testament nazywa przywódców starszych, jeśli to jest, a, 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 a ci starsi są episkopoj, są biskupami, czyli dosłownie. Są strażnikami, opiekunami, doglądającymi, nadzorcami, obrońcami. Jeszcze można tu dać słowo wywiadowca. Zobaczcie, to słowo, które było używane w różnych innych kontekstach, tu w kościele nabiera takiego znaczenia właśnie tej troski, doglądania, pilnowania, chronienia. Kościoła Jezusa Chrystusa. Na urząd prezbitera czy biskupa nikt siebie tak nie powoływał. My czytamy w dziejach apostolskich, czytamy w liście do Tytusa, w dziejach apostolskich w XX rozdziale, w wierszu 28 jest napisane tam, że Paweł mówi, mówiąc, żegnając się ze starszymi i biskupami, bo, bo słowo biskup i prezbiter w Nowym Testamencie oznaczają tych samych ludzi, oznaczali przynajmniej wtedy, kiedy pisany był Nowy Testament w pierwotnym kościele i nie było żadnego rozróżnienia między biskupem a prezbiterem. To dopiero później przyszło w historii kościoła, to rozróżnienie. Ale w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, w XX rozdziale i w liście do Tytusa, w pierwszym rozdziale w wierszu 5 i 7, te dwa. Tytuły, że tak nazwijmy, nazwy biskupa i prezbitera, używane są zamiennie odnoszące się do tych samych osób. Tak więc tam jest, Paweł pisze do, tego, do tych starszych, wśród których Duch Święty was ustanowił. A w dziełach apostolskich w 14 rozdziale jest napisane, że to Paweł ustanawiał starszych, czyli biskupów w zborach w galacji. Oczywiście. Kościół pewne rzeczy sobie tutaj do końca jakby reguluje, ale i możliwe tam z dzieł apostolskich wynikało, że odbywało się to przy współudziale, przez jakąś aprobatę zgromadzenia ludzi, ale inicjatorami, tymi, którzy później w autorytecie kładli ręce i w ten sposób oddzielali ich do służby w kościele w tym urzędzie. Byli już istniejący liderzy, przywódcy, tutaj w tym wypadku apostołowie. Bo na przykład Paweł pisze do Tytusa ustanów tam na Krecie starszych, biskupów. Czyli ten autorytet od apostoła Pawła i ta władza duchowa była przekazana Tytusowi. On był i pastorem, i, i, i tym współpracownikiem apostolskim w tym gronie, w gronie apostolskim. Ale to w ten sposób wyglądało. Biskup, prezbiter, tak jak biskup pokazuje, jakby wskazuje na funkcję, co ma robić, czego od niego Pan będzie żądał, bo będzie rozliczony każdy z tego, z tej odpowiedzialności, którą mu dał. I czytaliśmy w liście Piotra, że ci, którzy są biskupami, czyli tymi strażnikami zboru, doglądającymi, nie mają panować nad zborem. Ale mają im służyć, i mają być wyraźnym przykładem służby, poświęcenia i oddania dla Pana. To prezbiter, presbiteros oznacza kogoś, i tu akcent położony jest tak było w tradycji żydowskiej, że ci starsi, którzy byli w Izraelu wybierani, ci prezbiterzy w języku greckim. Podkreślało to duchową, emocjonalną, intelektualną i życiową dojrzałość. A więc to nie mogli być ludzie przypadkowi. Zresztą, jak Paweł pisze w liście do Tymoteusza w trzecim rozdziale, pierwszym, kiedy mówi, że kto o biskupstwo się ubiega pięknej pracy, pragnie, tam zwraca na koło 20 cech różnych charakteru, którym powinien odpowiadać lider. Dosłownie Biskup starszy, ten, który jest w urzędzie w kościele. Paweł nawet nie mówi o tym, słuchajcie, ten, przez którego tak cudownie się charyzmaty objawiają. O, ten, który tyle cudów Bóg przez niego uczynił. Nie, nie, nie. Ten, który się najgłośniej modli. Nie. Mówi, patrzcie na jego charakter, na jego chodzenie z Bogiem. Dostrzegajcie w nim cechy, że to nie jest człowiek kutliwy, zadziorny, nie pijanica, nie jakiś, który nie potrafi siebie kontrolować. Jest stabilny, nie nowo nawrócony, bo diabeł to wykorzysta. Podajecie mu odpowiedzialność, urząd, pewne uznanie i on może myśleć o sobie w pewnym momencie. Ojej, jak ja to już jestem... I diabeł Go rozwali totalnie, doprowadzając do płychy, do, do zarozumiałości. A więc Paweł pisze: broni Ewangelii, podkreśla wagę Ewangelii, pisze to do wszystkich świętych, pokazuje nam, że wszyscy On wzywa do tego, żeby Go naśladować, ale też żeby wszyscy stawali się podobni do Niego, podobni do Chrystusa, i byli wzorem dla innych, którzy szukają Boga. Aby widząc, patrząc na nas, widzieli Chrystusa. I pisze też do tych liderów, do tych przywódców. To jest cudowne, kiedy Kościół może w całej pełni, w całej gamie, tak jak Pan to zamierzył funkcjonować. Wspomnę jeszcze o innych dwóch nazwach, które używane są do liderów i przywódców. Nowy Testament używa takiego słowa jak przełożeni. Proistamenus, Rzymian 12.8 i Tesaloniczan 5.12. I tam możemy później, może następnym razem do tego, ja tylko chcę zasygnalizować. To proistam, proistemi oznacza stać na czele, wybrać na przewodnika, umieszczać przed sobą, kierować i rządzić, stanowić straż i osłaniać. A więc jeśli ktoś jest przełożony, pamiętacie, tam wśród tych charyzmatów w listu do Rzymian, to niech okaże gorliwość. A te saloniczne jest powiedziane: Bądźcie ulegli waszym przełożonym, tym, którzy stoją na czele, są przewodnikami, którzy są postawieni z przodu. Inaczej mówiąc, jeśli ktoś jest biskupem, prezbiterem w kościele, to on nie może się chować za plecami. On musi wiedzieć, że ma stać na czele. Inni go muszą widzieć, inni muszą widzieć jego sposób życia, jego zachowanie i tak dalej. On ma być wzorem. I też on ma, nadany z urzędu, ten autorytet i to prawo on stoi na czele i on przewodzi, on wyznacza, oni wyznaczają kierunek. To jest bezpieczeństwo. Dla Kościoła Jezusa Chrystusa. I to samo słowo i, i inna nazwa w liście do Hebrajczyków 13, 7, 7 i 17. Pamiętacie, e, na, e, wspominajcie Waszych przywódców, którzy już odeszli, patrząc na koniec ich życia, naśladujcie ich. I też bądźcie poddani Waszym przywódcom, bo oni zdadzą z tego sprawę przed Bogiem. I wyzdacie, wy mówi w 17 wierszu, 13 rozdziału listu do Hebrajczyków. I używa tu słowa hegumenoi, albo to jest od czasownika hegeomaj, od tego jest hegemon, dowódca, wódz, monarcha, cesarz, namiestnik, od tego pochodzi. Ale znowu oznacza kogoś, kto idzie przedzie, toruje drogę, pokazuje drogę, przewodzi, dowodzi w walce. Sądzi, czyli rozstrzyga sprawy. Cztery różne słowa oznaczające tych, którzy sprawują urzędy w kościele. To nie są jacyś ludzie, którzy sobie nadali urząd. Oni zostali przez Ducha Świętego, przez Pana powołani, ale też oni mają wielką odpowiedzialność przed Bogiem i przed Kościołem. Oni mają być, jak są pasterzami. Tymi, którzy chronią Kościół, pilnują Kościół, dają przykład i pokazują, w jaki sposób należy żyć i postępować. Ja tym chcę zakończyć dzisiaj. Paweł pisze do świętych i do liderów. Chcielibyśmy się modlić, drodzy. Panie, pomóż nam być tymi, którzy tak jak Paweł był naśladowcą Chrystusa, żebyśmy my byli, każdy z nas. Stawał się tym naśladowcą i wzorem dla innych, aby ludzie patrząc na Ciebie i na mnie mogli widzieć ten właściwy wzór naśladowcy tego, który, którego Jezus Chrystus jest Panem.